Cześć, nazywam się Jola. Gram w Klinice Lalek z Szymonem. Jestem Ania Paszkiewicz. Mam na imię Cezary, jestem opiekunem stacji woliniarskiej. Mam na imię Ewa. Cześć, jestem Romek. Hej, ja jestem Sztachu, do Belgii. Cześć, jestem Gosia, przyjechałam ze szklarskiej Poręby. Nazywam się Ignacy Paszkiewicz. Cześć, Karol ze Świecia, jestem z Kliniki Lalek. Mam na imię Marek, jestem z Kalisza. Hej, jestem Darek Miliński, od roku nadwornym malarzem i scenografem w teatrze. Jam jest czarny, już. Jana? Mam na imię Jemiołka, z Wolimierza. Ja jestem Wiktor, witamy w Klinice Lalek. Klinika Lalek to teatr, to projekt teatralny. To 10 lat historii wielu aktorów, wielu artystów, wielu przyjaciół. To wspólne jakieś spektakle, akcje, przedstawienia. Teatr Klinika Lalek to teatr wędrowny, to głównie. Po pierwsze teatr wędrowny. Klinika Lalek, niesienie święta, to takie hasło, które staramy się pielęgnować. Tworzymy tutaj pewną bryłę, jakąś kulę, którą toczymy wszędzie tam, gdzie nas zaproszą. Niesiemy to, czego sami oczekujemy po teatrze, czyli święto. Po prostu sytuację zupełnie oderwaną od takiej rzeczywistości, która jest na co dzień. Bajkową. Dzwoneczki, falbanki, koronki. Zresztą no, generalnie piękno i bajkę, która nas otacza na co dzień, na szczęście. Trudno opisać taką pracę,
taką pracę jakby rozwoju danego przedstawienia. Tak czy inaczej, no tak czy inaczej jest to zawsze inspiracja, jakaś inspiracja. Człowiekiem, formą, lalką, drzewem, pługiem, maszyną, kosiarką, koniem, wschodzącym słońcem, tytułem, ptakiem, czy utworem muzycznym. Czy na przykład jak ostatnio po prostu obrazem, który zechcieliśmy ożywić, żeby po prostu się spełnić w takim obrazie. Artysta teatru, twórca teatru, to znaczy, że nie ma tu aktorów, nie ma tutaj reżyserów, nie ma tutaj takich bardzo skonkretyzowanych funkcji w teatrze, tylko każdy jest twórcą tego teatru i począwszy od tego, że musimy załadować przyczepę, wywieźć to, zmontować całą scenografię, zbudować najpierw tą scenografię, jakby wziąć udział w spowodowaniu obrazu, upaść na pysk, spakować tą przyczepę i tu wrócić. Po prostu zrobić światło i wszystko inne. Także taka koncepcja jakby artysty w zespole funkcjonuje od początku do teraz i będzie funkcjonować, bo to bardzo zdrowe do jakiegoś takiego prawdziwego przeżycia, bycia w obrazie. Stacja to jest siedziba naszego teatru, no ale to jest w ogóle takie święte miejsce dla nas, miejsce spotkań całej wspólnoty, która tutaj mieszka dookoła, czyli Centrum Międzyplanetarnego Królestwa Sztuki Wolimierz. Paweł Dudziński, taki mój przyjaciel z teatru, performer, kiedyś mnie zaprowadził do takiego pięknego zamku średniowiecznego, gdzie była tylko jedna baszta, może parę ścian, ale jakoś bardzo czuł to miejsce i postanowił się tam przeprowadzić. Jeszcze tego nie dokonał, ale ja myślę, że to się niebawem stanie. Ja zapytałem, o co chodzi, Paweł? On powiedział, że bracie, to jest miejsce artysty.
No i to też jest takie miejsce artysty. Myśmy tu po prostu trafili i w takich warunkach, co i dlaczego jakby oceniając to miejsce i tam stosunkując się do innych, to uważam, że jest to elita artystów w tym miejscu. A Warszawa, czy Wrocław, czy Jelenia Góra, to jakby w stosunku do komfortu, który posiada artysta w takim swoim miejscu, jest prowincją. Te 10 lat to tylko pretekst, żeby się spotkać. Ja odczuwam to tylko w ten sposób, że jest jakby coraz lepiej i że mamy tutaj możliwość jakby poważnej twórczości dalej. A ja właśnie sobie dzisiaj myślałam o tym, że to dziesięciolecie to jest tylko i wyłącznie pretekst do tego, żeby się przyjemnie zabawić z przyjaciółmi albo nakręcić ładny film, ale tak naprawdę to jest strasznie niewiele i nasi mistrzowie, których mieliśmy w życiu, to są dużo, dużo starsi, także jeszcze nic nie wiemy i się nie możemy wypowiadać na pewno jako jakieś autorytety.